Adam Pulit, magister inżynier leśnictwa, absolwent Zespołu Szkół Leśnych w Goraju oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od 2001 roku zatrudniony w Nadleśnictwie Złotów jako specjalista służby leśnej, faktyczny twórca i dusza zagospodarowania Parku Zwierzyniec i wspaniale funkcjonującej Zielonej Klasy. Od 2002 roku członek, a od 2006 prezes Stowarzyszenia Przyjazna Edukacja w Złotowie. W upływającej kadencji radny Rady Powiatu Złotowskiego. W latach 2003 i 2004 nominowany do Nagrody Powiatu Złotowskiego, w 2005 roku laureat Nagrody Powiatu Złotowskiego Tarcza Herbowa Powiatu za wybitną działalność w kategorii ochrona środowiska, leśnictwo i rolnictwo. Współzałożyciel Klubu Młodych Ekologów. Założyciel i kierownik Złotowskiego Zespołu Trębacze Myśliwskich. Największy sukces zespołu to drugie miejsce w swojej klasie podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Sygnalistów Myśliwskich. Założyciel i członek zarządu Klubu Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej Zwierzyniec, skupiającego ponad 40 osób pasjonujących się fotografią przyrody. Współtwórca portalu edukacyjnego Lasów Państwowych. Członek Stowarzyszenia Rębaczy w Starej Wiśniewce. W ramach działalności Stowarzyszenia Przyjazna Edukacja współtworzył edukacyjne programy grantowe Przyszłość w sprawnych rękach i Cztery pory roku na krainie. Koordynuje kilkuletnią zbiórką zużytych baterii na terenie powiatu w placówkach szkolnych. Uczestniczył w organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców, Nocy Kupały i Jarmarku Krajeńskiego wraz z konkursem na wypromowanie kulinarnego produktu regionalnego. Jest również współautorem projektów wieloletnich promujących miasto i aktywizujących społeczność lokalną. Wstępnego projektu kompleksowego zagospodarowania Parku Zwierzyniec i Jeziora Miejskiego wraz z przeniesieniem chłopskiej chaty ze Świętej na jezioro, nad jezioro w Złotowie, aktualnie realizowane przez Urząd Miasta. Przyczynił się do opracowania koncepcji zagospodarowania Półwyspu Zamkowego. Projekt został wykonany przez studentkę architektury krajobrazu oraz przekazany do Urzędu Miasta i zrealizowany. Był współtwórcą Szlaku Złotowskiego Jelenia, ścieżki edukacyjnej łączącej ratusz ze zwierzyńcem oraz międzynarodowego projektu Sygnały Myśliwskie Ponad Granicami, jak również projektu Spichlerz – Miejskie i Regionalne Centrum Informacji. Współinicjował też działania zmierzające do utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszamy.